Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 22 kwietnia. Także zaczynamy i zobaczymy, co tutaj. Oczywiście, moi drodzy, tarot i karty Lenormand. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania 22 kwietnia. Tutaj, moi drodzy, jest ta dziesiąteczka buław, przeciążający czas, dzień. Wiele obowiązków składa się na ten dzień i zawodowych, i oczywiście prywatnych, domowych. Wszystkiego mamy dużo. Musimy odpocząć, ale też ustalić priorytety, co jest ważniejsze. Nie dajmy sobie wejść na głowę tego dnia. To jest takie motto. Tu mogą być również problemy zdrowotne, stawy, kości, mięśnie, plecy mogą nam dokuczać. Oczywiście przy dziesiątce buław też wiadomo, że robimy coś na siłę. Są to groźne przeciążenia organizmu, to jest karta karmy. Też można powiedzieć o tym, że ktoś, kto był do tej pory, no, miał złe postępowanie, karma wróci do niego. Kto dobrze postępował, to zostanie tego dnia wynagrodzony. Są tutaj spadkowe sytuacje, tendencje, przełom. Poznajemy tego dnia siebie, swoje własne ograniczenia. Też można powiedzieć, że to jest karta przeczekania. Także taki to, moi drodzy, tutaj dzień. I zobaczmy, Lenormand, co nam dopowie, co wyjaśni, bo może czasem coś nam podpowie. Tak, przeciążający dzień, dlatego że możliwe, że tęsknimy za kimś. Są takie ograniczenia w kontakcie z przyjacielem, z przyjaciółką. Też ten przyjaciel może nam pomóc, tak, w pewien sposób, ale ogólnie to są ograniczenia właśnie w kontaktach. Możliwe, że otrzymamy tego dnia jakąś wiadomość od kogoś, kogo nazywamy naprawdę dobrym przyjacielem. Także, moi drodzy, ja Wam życzę spełnienia i oczywiście jak najmniej ograniczeń i jak najmniej przeciążeń w tym dniu. Pozdrawiam bardzo gorąco, do usłyszenia.